Ludwik Janowicz. Wspomnienia z 10 pawilonu. Piętrowy gmach 10 pawilonu ze swymi dwoma skrzydłami tworzy pośrodku podwórze otoczone z trzech stron więzieniem, a z czwartej odgrodzone od świata wysokim parkanem tarcicowym. Podwórze to służy do przechadzek więźniów. Dnia 27 stycznia 1886 roku około 10 z rana panowało tu niezwykłe ożywienie i wesołość. Słońce zalewało potokami światła i mury więzienia i śniegiem przysypane podwórze i twarze ludzi, aż oczy bolały od tego blasku. Na dachu śnieg topniał i krople wody spadając z dachu wygrywały jednostajną melodię. Wróble świergocąc przenosiły się stadami z drzewa na parkan, z parkanu na drzewa, ciesząc się życiem i słońcem. Wszystko miało wygląd uśmiechnięty i radosny. I gromadka więźniów, wypuszczona z dusznych cel na przechadzkę, na świeże powietrze, bawi się i śmieje jak dzieci, które dopiero co wyrwały się ze szkoły. I żołnierze z karabinami w ręku, rozstawieni wzdłuż parkanu i kilku żandarmów z pałaszami i rewolwerami u boku, uśmiechają się dobrotliwie, spoglądając na zabawę więźniów. Tylko jeden podoficer wygląda jak zmokła kura. Bo też ciekawe, żołnierze mają widowisko. Więźniowie rzucają pigułami ze śniegu. W jednym końcu podwórka około 10 osób różnego wieku i różnie ubranych, podzielonych na dwie partie, zasypują jedni drugich pigułami wśród największego wrzasku i śmiechu. Oto podnosi się długa postać Ludwika Waryńskiego. Jego ręka zakreśla w powietrzu koła i piguła uderza w przeciwnika, strącając mu kapelusz z głowy, po czym znów znika i ręka i postać. Coraz to inne podnoszą się figury, rzucają piguły i znowu schylają się po śnieg, materiał wojenny. Tu widzimy i bezwąsego studencika Fiksa, Felix Kohn, bardzo serdecznego i równie wrzaskliwego, którego pisk góruje nad całym harmidrem, i młodego porucznika artylerii S, Zachary Sokolski. W mundurze i epoletach, i starego Degórskiego, Leon Degórski, który w grze nie ustępuje młodym. Stolarz, forma, Adolf Formiński stara się nieprzyjaciela oskrzydlić. Być może przypomniał sobie ten manewr z czasów powstania, gdy z bagnetem w ręku chodził do ataku przeciwko carskim batalionom regularnym. Na uboczu odbywa się pojedynek. Tadeusz Rechniewski, jasny blondyn w binoklach, przykrywając twarz paltotem, spokojnie formuje piguły i metodycznie z niemiecką flegmą raz za razem wlepia je swemu przeciwnikowi Jankowi, Jan Pietrusiński, młodemu tęgiemu tkaczowi ze Zgierza. Ten w gorącej kąpany wodzie zapala się i prawie ze złością krzyczy: masz ci szwabie, gdy mu się uda trafić w Tadeusza. Jeszcze dalej, przed oknem, stoi kapitan inżynier L, Mikołaj Luri, i gawędzi przez lufcik z odsiadującym karę K. Otulony w swój płaszcz oficerski, kapitan nie zwraca najmniejszej uwagi na pociski ze śniegu, którymi obsypuje go Stach Stanisław Kunicki i od których płaszcz mu pobielał. W drugim końcu ja i sędzia Piotr Bardowski chodzimy po alei i dyskutujemy o sprawach bułgarskich. Od czasu do czasu zatrzymujemy się i przyglądamy batalii. Piguły latają na wszystkie strony. To jedna, to druga zabłąkana kula spada na żołnierza lub żandarma, obsypuje szynel śniegiem, ale to ich nie gniewa. Otrząsają się ze śniegu, śmieją się, bo zabawa więźniów ich bawi. Do krzyków walczących przyłączają się wołania z galerii. Okna pierwszego piętra zajęte są przez tych, którzy spacerują w drugiej zmianie. Nie mogąc czynnie brać udziału w grze, zachęcają walczących okrzykami: walgo Stachu, Ludwiku, nie dawaj się, i tym podobne. Najgorętszy jest Bugajski, młodziutki tkacz ze Zgierza. Stara się on zebrać trochę śniegu przez kraty i rzucić małą pigułkę na walczących. Tymczasem z tyralierki przechodzi się do ataku. Po chwili Ludwik Waryński już leży na ziemi zasypany śniegiem. Hałas podwaja się i potraja. Żandarmi coś szepczą między sobą i paru z nich idzie do więzienia. Nie upływa minuta, gdy ze schodów z krzykiem i hałasem zlatuje na dół rezerwa z Bugajem na czele. To żandarmi umyślnie ich wypuścili, widząc ich niecierpliwość. Walka odnawia się. Znowu latają wszędzie piguły, znowu grzmi śmiech wesoły i wrzask przeraźliwy.
Lecz oto otwierają się wrota i na podwórku zjawia się procesja posługaczy z obiadem, więc wszyscy rzeźwi i ożywieni wesoło wracają hurmem do swych cel, aby zjeść obiad z apetytem. Obiad już zjedzony. Teraz nasze cele przekształciły się w klasy. U Stacha istnieje cały gabinet fizyczny sporządzony przez zręcznych do wszystkiego robotników. Wykłada on tam mechanikę i fizykę. Tadeusz uczy języka niemieckiego sędzia rosyjskiego. U mnie odbywają się lekcje geografii. Moja cela zawieszona jest mapami. Przed dużą mapą Rosji stoi teraz młodzież robotnicza i uczy się geografii. Ja wskazuję na różne gubernie, a moi uczniowie odpowiadają, jak się która nazywa. Janek i Adaś, zapewne Jan Osowski i szewc Adam Sieroszewski, zdolni i pilni, prawie nie robią błędów, czynią też szybkie postępy. Inni także uczą się gorliwie. Na chwilkę lekcja przerywa się, bo podoficer żandarmski prosi rozejść się do swych cel, gdyż przyjechało naczelstwo. Pozostajemy więc we dwóch, ja i Osowski, i wracamy do mapy. Osowski czyta geografię Smirnowa, a ja mu pokazuję odpowiednie miejscowości na mapie. Podoficer znowu nam przerywa i prosi Osowskiego do kancelarii. Po cóż go wołają? Może jakie widzenie, albo może co ogłoszą. Osowski położył książkę na stół i wyszedł. Chwile upływają, a Osowski nie wraca. Zaczynam czekać z niecierpliwością, bo przypomina mi się wystraszona twarz podoficera. Być może zabrali Osowskiego do Schlüsselburga. Wychodzę nareszcie do klubu, aby dowiedzieć się czegokolwiek po drodze. Spotykam Fiksa, który mówi, że do kancelarii wezwano również Stacha, sędziego i Janka, a więc rzecz jasna wyroki zatwierdzone. Nazajutrz z rana nic podejrzanego nie widzimy. Plac od strony podwórka jest pusty, a z przodu, przed naszymi oknami, chodzi jak zwykle warta obok armat. Jest już około 7. Jeszcze raz wchodzę na okno, przyciskam głowę do kraty, czy nie ujrzę tam czego z boku za wrotami. Mgła zaczęła się już rozpraszać, kontury przedmiotów występują coraz wyraźniej. Za bramą i wałem leży nieruchoma Wisła, przykryta olbrzymim całunem ze śniegu, a za nią szara linia każe się domyślać, że to park na Pradze. Wszędzie cicho, ani żywej duszy nie widać. Ale cóż to? Wpatruję się bacznie, dostrzegam między wałem i Wisłą wąski pas nadbrzeżny. Trochę dalej stoi domek, a nieco bliżej drzewo obnażone między nimi coś się porusza. Tak, to człowiek, zdaje się, pracuje, a tam widać jeszcze jakieś czarne plamy w śniegu. Co to może być? Czyżby tu? Biegnę do drugiej celi, stamtąd bliżej trochę. Lepiej będzie widać, tym bardziej, że już prawie widno. Teraz już wyraźnie widzę. Cztery podłużne czarne jamy, a człowiek z łopatą rzuca ziemię. A więc wszystko już skończone.